Witam, przedstawiam sztycę podsiodłową Zoom SPD322, która jest bardzo dobrym i lżejszym zamiennikiem starych, odrapanych i ciężkich sztyc. Sprawdzi się również doskonale, jeśli producent Twojego roweru poskąpił i zamontował taką najtańszą, beznadziejną wersję na jedną śrubę, przez co nie możesz teraz ustawić siodełka pod kątem, który jest dla Ciebie najlepszy. Takiego Zooma kupisz za około 50 zł i w tej cenie dostaniesz sztycę z normalną, płynną regulacją na dwie śruby, która dodatkowo jest lżejsza od standardowo montowanych w seryjnych rowerach o około 50 do 100 gramów. Jeśli masz trochę większy budżet, to droższą i wytrzymalszą alternatywą dla niej są produkty Boplite'a, Amoeby, a najlepszą aluminiową sztycą, jaką znam, jest Thompson. Zoom jest raczej takim Hyundai'em wśród sztyc. Jest dobry i tani, więc producent musiał na czymś zaoszczędzić, dlatego ma też parę wad. Oczywiście w tej cenie anoda Zooma nie może się równać z genialną powłoką Thompsona. Prawdopodobnie już po pierwszym jej użyciu zostaną na niej trwałe rysy. Drugą kwestią jest dość krótkie jarzemko. Pręty leżące na tak małej podstawie będą się niestety łatwiej wyginać, więc polecam ją wyłącznie do jazdy rekreacyjnej i raczej pod obciążenie nie przekraczające 100 kg. Dzięki właśnie takim redukcjom masy Zoomowi udało się osiągnąć tak niską wagę, które lepsze sztyce zdobyły przez użycie droższych stopów aluminium serii 2014 i 7000 oraz cieniowaną konstrukcję. Mimo tych różnic uważam, że Zoom przy tej cenie i wadze to wybór godny polecenia, który niewielkim kosztem może poprawić zakres regulacji Twojego siodełka, ale też wygląd i wagę całego roweru. Dzięki za obejrzenie, jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!